Robert Heda, oficer Agencji Wywiadu w stanie Spoczynku. Jak zwykle z przyjemnością witam Państwa na kanale Jana Pińskiego. O czym rozmawia cała Polska? O Orlenie. A my porozmawiamy o tym, czy Trump zamknie Orlen. I to nie dudzie swojemu przyjacielowi, tylko nam, a to będzie kolosalna strata. A więc z jakiego powodu może to zrobić? Afera Orland Trading Switzerland to nie tylko straty finansowe, dotychczas wyceniane na miliard sześćset milionów złotych, które wyparowały. Straty finansowe poniesione już przez Orlana, więc skarb państwa, a więc nas wszystkich, a to wierzchołek góry lodowej problemów, które stworzył nam PiS, problemów, który, które personalnie stworzyli nam Kaczyński, Morawiecki, Obajtek i jego zastępcy. Stworzyli na pewno problemy Polsce, bo to Polska i skarb państwa jest właścicielem Orlenu, ale także niesłychane straty poniesie nasza, ponosi już polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa i afera Orlenu, spółki córki szwajcarskiej jest. Em, Przykładem zdrady narodowych interesów. Jakie straty, a no jeszcze większe finansowe, po pierwsze, już wynikają zapewne z utraty zaufania inwestorów i będą wpływały na kurs akcji Orlenu oraz jego działalność inwestycyjną w Polsce, ale także i za granicą. Utrata wizerunku y, będzie negatywnie wpływała na Polskę i na Orlen długo i długo. Największym problemem są jednak straty polityczne. Orlen, a raczej a dzięki pisowcom, pazernym pisowcom, Polska... I Orlen przede wszystkim mogą wejść w zakres amerykańskich i unijnych sankcji. Konkurencja na rynku energetycznym jest ogromna, bo tu zderzają się strategiczne interesy różnych państw, kupujących państw, dostawców i w grę wchodzi zależność lub suwerenność na przykład od dostaw rosyjskich ale także dostaw saudyjskich konkurenci więc y, zacierają ręce niewątpliwie y, zaciera ręce także Putin bo obajtkowi Kaczyńskiemu Morawieckiemu i Sasinowi udało się zniszczyć lub y, Niezwykle silnie wstrząsnąć fundamentami suwerenności energetycznych Polski. I to jest właśnie najdziwniejsze, że prawa ręka pełną gębą krzyczała o tym, że dzięki Orlenowi zyskujemy suwerenność energetyczną. Najgłośniej krzyczał Duda. A lewa ręka w postaci tego samego Dudy Morawieckiego i Obajtka doprowadziła do podważenia suwerenności i zdrady interesów narodowych. No, bo to PiS twierdzi, że jest zbiorowym twórcą, jakiś niesłychany wybuch intelektualny, jak na tę formację, że jest twórcą. I koncepcji suwerenności energetycznej samej Polski i tak zwanego Trójmorza Energetycznego, czyli suwerenności energetycznej Europy Środkowej oraz Bałkanów. A więc Duda może podziękować Morawieckiemu, Kaczyński, Dudzie, a my im wszystkim, na czele z obajtkiem, oczywiście w cudzysłowie. Bo tak naprawdę czego się nie dotkną, to spieprzą, a powód jest prosty, bo są skorumpowani, nieudolni, pazerni na kasę. A miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. W przypadku PiS oczywiście, czyli dramat i, a, i kompromitacja. Kompromitacja na arenie międzynarodowej. Ja nie mam wątpliwości, że Przyjaciel Dudy, Donald Trump, narobi e, polskiemu koledze, a raczej nam, Polsce i Orlanowi, kłopotów i jeśli powróci do Białego Domu, a taką szansę ma. Jako prezydent USA może bez wahania, o czym świadczą jego poprzednie kroki, po prostu nałożyć na nas. Sankcje, czyli w uproszczeniu, jakby Trump może zamknąć na Morlen na cztery spusty. I teraz zastanawiam się, czy Trump poczeka do prezydentury ewentualnej, czyli powrotu do Białego Domu, czy będzie używał problemu Orlenu w kampanii wyborczej. Jako potwierdzenia dalekowzroczności swojej polityki uprawianej w poprzedniej kadencji. By może mówić o tym i argumentować, że Joe Biden i jego ekipa są nieudolni, ponieważ nie zapobiegli łamaniu sankcji na Iran, Hezbollah, na Rosję i Wenezuelę z udziałem. Polski, a dokładniej Orlen. No przy okazji oczywiście niezwykle negatywnie może zareagować na aferę Izrael, bo jest atakowany bezpośrednio rakietami Hezbollahu, a pośrednio przez sponsora tego ugrupowania terrorystycznego, czyli Irak. Czy Netanyahu włączy się w ten chór oburzonych polityków światowych, którzy zażądają ukarania polskiej firmy, spółki skarbu państwa za łamanie sankcji. A oczywiście przyłoży nam Berlin, bo się odegra za nieustającą od lat i niezależnie od opcji politycznej polską krytykę. Gazociągu Nord Stream 1, a potem Nord Stream 2, czyli projektu uzależnienia Europy od Rosji. No ale po kolei, w skrócie, przypomnę tylko, że ONET opublikował fragment raportu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Orlenu, czyli byłych i obecnych. Ale oddelegowanych do Orlanu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, ABW i wojskowych odpowiedników. To jest normalna praktyka ochrony e, złotych spadochronów państwa, czyli firm strategicznych, z których e, budżet państwa pozyskuje najwięcej w formie podatków. E, między innymi ten wydział bezpieczeństwa wewnętrznego, ocenia, analizuje sytuację, wiarygodność partnerów, wiarygodność dostawców, pośredników, ale także dokonuje pośredniczy sam w tak zwanych wirówkach. To wirówki to są takie bardzo, bardzo rozbudowane sprawdzenia osób piastujących najwyższe stanowiska w w wiodących spółkach skarbu państwa, ale także w kandydatów na takie stanowiska. I potem um, odpowiednia służba, w naszym przypadku ABW, po ściągnięciu wszelkich informacji na temat takich osób, wydaje lub nie poświadczenie bezpieczeństwa, certyfikat odpowiedni, Dopuszczeniowy do dokumentów ściśle tajnych, e, państwowych i korporacyjnych. E, to jest też do wyjaśnienia koniecznie, dlaczego obajtek odmówił przejścia wirówki i dlaczego obajtek odmówił. E, Niezbędnych rozmów, ale także prawdopodobnie badania na wariografię, czyli na urządzeniu sprawdzającym pomocniczo prawdomówność tego pana. Natomiast jakim prawem Sasin udzielał Bejtkowi jednorazowe zgody, tak? Jednorazowe zgody na dostęp do dokumentów, na udział w negocjacjach ściśle tajnych, i tak dalej, i tak dalej. Pan Obajtek powinien się wytłumaczyć z ciemnych kart swojego życiorysu, których nie chce najwyraźniej ujawnić, a które przy badaniu wariografem natychmiast by operator wyłapał. Ale wracając, OTS, czyli Orland Trading Switzerland, spółka córka, Oficjalnie miała wyeliminować pośredników, obniżając koszty zakupu surowcy. Natomiast sama planowała kupowanie tegoż surowca w, poprzez Bahrajn czy z Bahrainu, z południowego Sudanu, z Wenezueli i w domyśle Rosji. Za chwilę wyjaśnię. I same kierunki zakupu są co najmniej dziwne, bo. To są państwa całkowicie lub częściowo, czyli okresowo objęte sankcjami międzynarodowymi ze względu na powiązania z terroryzmem, ze względu na toczące się konflikty wewnętrzne i zaangażowanie polityczne, na przykład jak Wenezuela, po stronie Rosji. Dlaczego powiedziałem w domyśle Rosji? No dlatego, że istnieją szare schematy. Rosja podszywa się za zgodą państw pośredniczących w, pod innego dostawcę, organizuje lipne firmy i tak, żeby samemu móc eksportować ropę naftową, co jest niezbędne do finansowania wojny z y, Ukrainą. Druga sprawa to szef OTS-u, czyli spółki córki Orlenu, i tu wracamy do tejże wirówki i do, wydziału, do raportu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Orle. Na czele tej spółki Obajtek i jego zastępca Michał Rug uparli się, że ma stanąć Libańczyk, Summer S. Jak się okazuje, raport ostrzegał przed jego powiązaniami z Hezbollahem, Organizacją terrorystyczną finansowaną i zbrojoną przez ajatollachów irańskich. Hezbollah realizuje metodami terrorystycznymi koncepcję proxy war, czyli wojny zastępczej Iranu z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi, generalnie z Zachodem na Bliskim Wschodzie, a więc w Syrii, Libii, Iraku, Jemenie. I dowody mamy tego na co dzień w różnych informacjach, ale też dowody mamy w postaci cen surowca na stacjach benzynowych Orlen. Ponadto Samer S. Libańczyk, pan prezes OTS-u, był określony przez polskie służby jako zamieszany w nielegalny handel irańską ropą, objęty, jest to handel objęty sankcjami a także w karuzelach VAT-owskich, czyli oszustwach popełnianych podatkowych czy finansowych, popełnianych na terenie Europy i w skali międzynarodowej. I tenże raport dotarł, został położony na biurka Dudy, Morawieckiego, Sasina, Kamińskiego, a zapewne i prostego posła PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Nie wspominając już, że kopię raportu otrzymał każdy z członków zarządu Orlenu na czele z Obajtkiem i Rogiem. I jaka była reakcja najwyższych władz państwa i koncernu paliwowego? Ano żadna. Ostrzeżenia na nic, bo ostrzeżenia to tak naprawdę ocena ryzyka. OTS powstała. Summer S. został jej prezesem, pieniądze wyparowały. No i tutaj są pytania teraz. Warto by zapytać się pana Donalda Tuska, ale także Tomasza Siemoniaka, czyli koordynatora służb specjalnych i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Czy o defraudacji zagrożeniach związanych z OTS wiedziały Stany Zjednoczone? Bo ja twierdzę, że z pewnością Bliski Wschód Amerykańska wspólnota wywiadowcza ma spenetrowane agenturalnie, być może informacje CIA dołożyły się do wirówki na temat bezpośrednio, na temat pana Samera S. I drugie kluczowe pytanie, które no, odpowiedź, na które powinna usłyszeć opinia publiczna: czy Stany Zjednoczone, ostrzegały rząd PiS, czy premiera polskiego z pis czy ostrzegały Kaczyńskiego, no może nie Kaczyńskiego, bo to prosty poseł, ale funkcyjnych, premiera Morawieckiego, ministra Sasina, a przede wszystkim ministra koordynatora Mariusza Kamińskiego. Ja zakładam, że ostrzegały i warto się z takim pytaniem zwrócić do strony amerykańskiej, dlatego że najprawdopodobniej oni pozostawili sobie ślad. Pytanie, czy będą chcieli odpowiedzieć, ale moim zdaniem powinni. Powinni, bo jest to materiał dowodowy w przyszłych procesach osób odpowiedzialnych za utratę miliarda sześciuset milionów złotych. I teraz. Abstrahując już od dywagacji, kto przejął e, zdefraudowane pieniądze? Czy, byli to, czy była to Rosja do spółki z Iranem i Wenezuelą, czy Hezbollahem? Bo ja twierdzę, że Rosja maczała w tym palce, to skutki są opłakane. Opłakane dla Polski na arenie międzynarodowej, ale także dla samego Orlęta. Twierdzę, że Trump tego argumentu użyje w kampanii wyborczej zbliżającej się, bo to potwierdza słuszność jego polityki wobec Iranu, Hezbollahu i poniekąd Unii Europejskiej. Polityki ostrej, polityki zero tolerancji. Wobec y, Teheranu. Ja przypomnę, że w 2015 roku stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a więc Stany Zjednoczone, Rosja, y, Francja i Wielka Brytania oraz Chiny, Niemcy, a chwilę później Unia Europejska jako podmiot polityki międzynarodowej, zawarły z Iranem takie porozumienie, które w skrócie nazywa się ROPA za atom. Otóż na mocy tego tej umowy z 2015 roku inspektorzy ONZ-u, a dokładniej inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, MAEA, Uzyskali kontrolny dostęp do wojskowych instalacji irańskich. Oczywiście chodzi o przemysł nuklearny i zastopowanie programu zbrojeniowego głowic atomowych dla ajatollachów, dla tego reżimu oraz ich nosicieli, bo wiadomo, że potrzebne są rakiety do przenoszenia głowic. W zamian za to Iran otrzymał zgodę na stopniowe zniesienie sankcji, a szczególnie embarga na eksport ropy naftowej. To jest główny towar eksportowy. Iran tak naprawdę importuje gros żywności, więc te środki miały posłużyć poprawie sytuacji materialnej i bytowej społeczeństwa irańskiego. Tyle, że w momencie, kiedy Trump przejął prezydenturę na przełomie 2015 i 2016 roku, to od początku ostro krytykował, ale także zwalczał od zawsze, kiedy został czynnym politykiem, jakiekolwiek próby dogadania się z Iranem. On nie bez powodu i nie bez racji twierdził, że ta umowa jest kompletnie nieskuteczna i przyniesie odwrotne skutki od zakładanych. Iran nie zaprzestanie programu tworzenia własnych głowic jądrowych czy ładunków jądrowych, natomiast zyska dodatkowo pieniądze, bo one nie pójdą na potrzeby społeczeństwa. Tylko zostaną przeznaczone A na kontynuację i rozszerzenie, i przyspieszenie programu jądrowego, B do wywołania proxy war um, w regionie Bliskiego Wschodu, aby zdestabilizować region, który, no, od którego zależy zaopatrzenie energetyczne Europy, ale także Stanów Zjednoczonych i Chin. I w 2018 roku. Trump wycofał USA z u, umowy, a jednocześnie zaostrzył sankcje wobec Iranu. Bez Stanów Zjednoczonych, bez udziału amerykańskiego, umowa z 2015 roku stała się bezzębna, bo sankcje nałożone na Iran oraz sankcje wtórne związane z embargiem na, na irańską ropę sprawiły, że tak naprawdę Europa de facto w obawie przed nałożeniem, nakładaniem sankcji amerykańskich, też zaprzestała, nie zwiększała limitu importu ropy naftowej z Iranu. Kto handluje z Iranem według Stanów Zjednoczonych i to są tak zwane sankcje wtórne, sam Podlega tymże sankcjom. Otóż e, chodzi o to, że jest wykluczane z amerykańskiego systemu finansowego, a szerzej z transakcji dolarowych systemu SWIFT, e, ale także jest e, taki podmiot czy państwo stawiane przed wyborem. Albo, albo, albo utrzymujesz, e, otrzymujesz profity z kontaktów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Albo jeśli zdecydujesz, importujesz ropę objętą sankcjami. Kiedy Joe Biden wkroczył do Białego Domu, to częściowo odmroził te sankcje Trumpa w celu takim, żeby spadły ceny ropy naftowej na globalnym rynku. Żeby to nie, odbiwe, nie, odbijało, nie odbijało się. Negatywnie na portfelach Amerykan. Ale w 2022 roku wybuchła wojna. Putin zaatakował Ukrainę, i wówczas te sankcje powróciły, tym razem przeciwko Rosji ze zdwojoną siłą, ale też Stany Zjednoczone po roku trwania wojny nałożyły sankcje wtórne na państwa. Sojusznicze wobec Rosji i wspierające ją przemytniczo, że tak powiem, w prowadzeniu wojny. I pod te sankcje podpadł Iran, i także podpadł Hezbollah. Dlaczego? No, dlatego, że Iran jest niezwykle cennym sojusznikiem Rosji, ponieważ przez Iran idzie Nielegalny import wszystkiego, co potrzeba do wojny, do prowadzenia wojny, a więc elektroniki, a więc uzbrojenia, którego Rosji zaczyna brakować, i w drugą stronę to działa tak, że Iran stał się wielkim pośrednikiem w odsprzedaży nielegalnej rosyjskiej ropy naftowej. Nie tylko oczywiście Iran, bo to jest cały szereg państw w regionie lub graniczących z Rosją, którzy odgrywają rolę państwowych przemytników importowo-eksportowych na rzecz Rosji. A początkowo i właściwie do tej pory na przemyt ropy z Rosji i z Iranu, Waszyngton patrzył i patrzy przez palce, ponieważ w wyniku sankcji na Rosję rynek nie może się wypełnić, dlatego irańska ropa naftowa jest takim atrakcyjnym towarem zastępczym, która obniża poziom cen, a na tym Bidenowi bardzo zależy. Dla przykładu podam, że Chiny dwukrotnie zwiększyły, właściwie to 1000%, zwiększyły zakupy malezyjskiej ropy naftowej. Tylko jak podliczyli analitycy, Chiny kupują de facto dwa razy więcej niż Malezja jest w stanie wydobyć. W związku z czym jest to właśnie dowód, że jako malezyjska Idzie ropa naftowa z Iranu i Rosji. I tak samo jest z Wenezuelą. Ee, Iran, a ja udostępnili do pewnego stopnia Putinowi swoje e, szare schematy przemytu ropy naftowej objętej e, amerykańskimi sankcjami. Podobnie działa w Wenezuela. A wracając do OTS-u, czyli Orlen Trading Switzerland. Zachodzi brzydkie podejrzenie, że OTS została założona przez panów z Orlenu po to, aby skupować tanią ropę, która wydostaje się z państw objętych sankcjami nielegalnie. A taka ropa jest tańsza. W związku z czym wpadli na genialny pomysł ściągania nielegalnej ropy i przeróbki w Polsce. To jest moja opinia. Natomiast jeśli tak jest, to mamy polityczną tykającą bombę, na której siedzi i Polska, i Orlan. Bo jeśli Trump powróci, to będzie zły będzie wkurzony na Polskę. Duda i Orle, dlatego że jest to wbrew jego strategii politycznej, która nakazuje karać surowymi sankcjami nie tylko Iran, ale także wszystkie państwa czy podmioty współpracujące w przemycie z nim. Po drugie, będzie wściekły, bo uzna, że Duda okłamał go, nie wspominając o takim szczególe jak Możliwy przemyt zakazanej ropy z Iranu czy z regionu. A że Trump cierpi na narcyzm i manie wielkości, to poczuje się osobiście dotknięty przez kogo najwyższego urzędnika wybieralnego w Polsce, który oszukał go, a Trump przyjął go ciepło jak i uznał za przyjaciela. Tyle, że to nie dotyczy tylko personalnie Dudy, ale dotyczy także Polski. A zakładam, że mm, może jest wysokie ryzyko, że tak się stanie, ale na tym nie koniec, bo jeśli zaistnieje ryzyko objęcia Orlenu sankcjami, to także ociera się Polska o zarzut sponsorowania terroryzmu, bo Iran finansuje terrorystów w regionie, szyickie bojówki, takie jak Hezbollah czy Huti z Jemenu, szyickie milicje Iraku, walczy z Arabią Saudyjską pośrednio i proxy war, i pośrednio walczy także z Izraelem, a więc Stanami Zjednoczonymi. Jednym słowem, Trump, dla Trumpa Iran jest wrogiem numer jeden, gorszym niż Rosja. W związku z tym złamanie sankcji przez polskiego sojusznika, no to jest, że tak powiem, sprawa śmierdząca, która nieobliczalnie może wpłynąć na rolę, miejsce Polski zaufanie do niej i imidż państwa, które głośno krzyczy o tym, żeby blokować wszystkie kontakty z Rosją, żeby nakładać embargo na wszystko, a najgłośniej przypomnę, krzyczy Duda i krzyczał Morawiecki. A ci panowie, czy też za wiedzą tych panów, Orlan dokonywał lewych transakcji, a wmontowując Polskę w druzgocące, w druzgocące określenie sponsor terroryzmu. No i tak, jakie będą konsekwencje? Poza tym, że sankcje, nałożone ewentualnie na Orlan, wykluczają go z cywilizowanego rynku. Dlatego, że amerykańskie sankcje są tak dotkliwe, bo są globalne. Nie zakładam, że kontrahenci, dostawcy, pośrednicy od lat działający, a nawet Saudowie, mogą zostać postawieni w przypadku silnego wstrząsu psychicznego Trumpa przed wyborem: albo handlujecie z Urlenem, albo handlujecie ze Stanami Zjednoczonymi. I wtedy wybór jest. Na pewno niekorzystny dla Orlenu i Polski. No ale skutki są też takie, że sankcje mają też rozdziały personalne. Obrażony Trump może wpisać Dudę, Morawieckiego, Sasina, Kamińskiego i wszystkich tych nieudaczników i... Tłuste piszą na listę sankcji amerykańskich, co zakończy się zakazem wjazdu, zamrażaniem aktywów, ewentualnych posiadanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Także Duda może szybko przestać być polskim przyjacielem Trumpa, no ale on się będzie stukał online i prosił o spotkanie. Ale to jest kolosalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. To podważa, a wręcz niszczy strategię suwerenności energetycznej naszego kraju, bo sama groźba nałożenia sankcji za wspieranie terroryzmu czy za współpracę z organizacjami terrorystycznymi i Iranem. Działa paraliżująco na zewnętrznych kontrahentów i dostawców. A dlaczego koniec suwerenności energetycznej i koniec Trójmorza wymarzonego przez PiS, a szczególnie przez Dudę? No bo nie można utrzymać suwerenności energetycznej, jeśli zmniejsza się liczba dostawców. Podstawą suwerenności energetycznej jest dywersyfikacja, zarówno źródeł, w których kupuje się ropę naftową, jak i szlaków, którymi docierają, tak aby w razie rosyjskiej agresji nie zostały zniszczone, tak aby, aby w przypadku, kiedy jedno źródło z przyczyn politycznych, a takim była Rosja, zawi zawieszamy z tym źródłem współpracę, aby ropę naftową i gaz ściągać z innego kierunku. I teraz albo rząd Donalda Tuska wynegocjuje ewentualnie z Trumpem lub Joe Bidenem, bo nie wiemy, kto wygra, a zawieszenie decyzji i kar. Albo jest drugie wyjście, ale karę i tak zapłacimy. Jeśli Zostałby w białym domu. Biden praktycznie e, zawiesza to, no przyjmie polskie tłumaczenie oraz zapewnienie, że to się nie powtórzy. To był wypadek. Ale jeśli Trump e, zostanie prezydentem, to departament Skarbu na jego polecenie może nałożyć na Orę gigantyczną karę. Na przykład e, takimi karami są obkładane firmy globalne, światowe za przestępstwa na terenie USA, na przykład korupcyjne, e, optymalizację podatków i oczywiście wspieranie terroryzmu. Przykładem jest Deutsche Bank, jeden z największych banków, właściwie drugi, Bank Niemiec, e, największy bank detaliczny. On za ugodę, Wyłączającą go pod sankcji z powodu korupcji i prania brudnych pieniędzy, zapłacił karę około miliarda dolarów Stanom Zjednoczonym, Skarbowi Państwa. I teraz, jeśli taka kara do, dotyczyłaby Orlanu, to przemnożona przez złotówki plus to, co stracił Orlan, to będzie już kwota 5 miliardów 600 milionów złotych. Innym rozwiązaniem, które jak mi się wydaje i kibicuję temu rozwiązaniu um, wybranemu czy preferowanemu przez Tuska, to będzie po prostu areszt podejrzanych o zdradę państwa i działania czysto kryminalne, czyli wszystkich obajtków, rogów, całego zarządu Orlenu, który doprowadził do utraty tak potężnej kwoty. Samer S już siedzi, bo został zatrzymany miesiąc temu czy dwa miesiące temu. I jeśli sąd skaże i zasądzi karę więzienia, to powinien jeszcze karę majątkową zasądzić z tytułu rekompensaty straty, strat budżetu państwa. Czyli z tytułu rekompensaty na razie za miliard sześćset milionów. I to będzie właściwie jest jedyny argument w ewentualnych negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, aby zmyć z siebie to odium państwa ucierającego się o sponsora terroryzmu, sponsorat terroryzmu czy sponsorowanie, ale także zmyć te negatywne straty. Wizerunkowe z Orlana, tylko ukaranie sprawców. Ale jest też kwestia odpowiedzialności karnej i politycznej: Ludzie, ludzi, którym nie chciało się przeczytać raportu ostrzegającego przed założeniem spółki córki Orlana. I przed tym, aby powiązane z terroryzmem i handlem zakazaną ropą, Samer S nie został jej prezesem. To dotyczy najwyższego kierownictwa, poczynając Dudy przez premiera Morawieckiego, po ministrów Sasina i Kamińskiego, po prostego posła PiS, który tak naprawdę wszystkim kręcił i to on ponosi największą odpowiedzialność personel. i to jest finał i możliwe konsekwencje międzynarodowe i ekonomiczne jakie poniesie Polska z tytułu rządów pazernych na kasę i skorumpowanych pisowców i Ludzi, którzy nie mieli i nie mają dotąd pojęcia, jak zarządzać strategicznym koncernem energetycznym. Dziękuję bardzo. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Do widzenia Państwu.